Maj jest miesiącem niecierpliwie oczekiwanym przez spinningistów jako doskonała pora połowu szczupaka, okonia i innych ryb drapieżnych. Ciepła wiosenna pogoda i coraz dłuższe dni zachęcają do odwiedzenia krainy lasów i jezior. Nie wszystkie wody są w tym okresie jednakowo atrakcyjne. W dużych, głębokich jeziorach przyroda najpóźniej budzi się do życia. Szczególnie więc interesujące o tej porze roku są niewielkie, płytkie, bogate w roślinność wodną jeziora. Wody płytkich jezior ogrzewają się znacznie szybciej niż głębokich. Drapieżniki w nich mieszkające dużo wcześniej rozpoczynają wiosenne żerowanie. Właśnie teraz, w maju, przebywają w płytkich miejscach, polując intensywnie na gromadzącą się tam drobnicę. Jacek i Robert zorganizowali wyprawę nad jedno z takich jezior. Przygotowali się do niej starannie, zabierając ze sobą właściwe do łowienia poszczególnych gatunków ryb zestawy spinningowe oraz nowe rodzaje sztucznych przynęt, które zamierzają wypróbować podczas jutrzejszego wędkowania. Idealną bazą wypadową okazała się położona wśród lasów i jezior Leśniczówka, do której dotarli o zmroku. Teraz omawiają taktykę łowienia na następny dzień. Posłuchajmy, o czym rozmawiają. Trochę nietypowo. Byłem wcześniej, koniec września, to było znacznie głębiej. Na spadach, no w zasadzie nie na spadach, tam takich typowych spadów nie ma, to jest płytkie jezioro. Takie jak fachowo nazywane szczupakowo-linowym. Tak, ja pamiętam, że tam nie było takich specjalnych głębin. Tam generalnie przeważała głębokość 2-3 metry, także na szczupaka mogło być rzeczywiście ciekawe. Tak, rzeczywiście. Na środku może jest trochę głębiej, ale no nie jest to typowa woda szczupakowa na środku. Tam takie dno nieciekawe w ogóle. Nie ma żadnych górek specjalnie. Rośliny też nieciekawe są. Natomiast pas przybrzeżny jest aż za bardzo zarośnięty, ale to szczupakowi, jak wiesz, zupełnie nie przeszkadza. A powiedz mi, czy tu masz jakiś ulubiony rodzaj przynęty? Bo ja nabrałem tego tyle, że w zasadzie nie wiem, na co się jutro zdecydować. A to dobrze zrobiłeś, bo to jest miejsce, gdzie rzeczywiście można przetestować wszystkie przynęty. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest bardzo dużo szczupaka, a po drugie, bierze rzeczywiście na różne rzeczy. Jakbyś mnie zapytał, która przynęta jest najlepsza, to nie potrafiłbym ci odpowiedzieć. Po prostu zależnie od tego, jakie jest oświetlenie w danym dniu, czy jest fala, czy nie, i w którym miejscu szczupak przebywa, To bierze na zupełnie różne rzeczy, na zupełnie różne przynęty. Także tutaj najciekawsze w tym jeziorze jest to, że można testować nawet przynęty, które na innych wodach nie zdają egzaminu. Wiesz, w tym czasie, kiedy ja byłem, to u nas w Polsce nie były jeszcze w ogóle znane twistery. Moje ostatnie parę lat używania twisterów wskazuje na to, że szczupak dosyć dobrze reaguje na tą przynętę. Jestem bardzo ciekaw, czy na tej wodzie, skoro jest tyle szczupaka, ta przynęta się sprawdzi. A to będzie jutro niespodzianka, ponieważ miałem dni, że szczupak doskonale tu brał na twistery, a innego dnia w ogóle nie reagował, tylko na obrotówki bił. Także jest to bardzo ciekawa sprawa i jutro to sprawdzimy na pewno. Wydaje mi się, że szczupak będzie na płytkiej wodzie zupełnie, także przygotuj sobie lekkie przynęty bardzo. No zebrałem sporo lekkich, szczególnie, że wspominałeś mi, że tam się trafia bardzo ładny okoń na tej płytkiej części jeziorka. Trafia się, ale z okoniem jest tam trudno dosyć, bo duży okoń jest bardzo płochliwy, szczególnie gdy się znajduje na płytkiej wodzie. Tam w zasadzie najwięcej żerowisk okonia jest właśnie na płytkiej wodzie. Jeżeli duży okoń żeruje, jest na płytkiej wodzie i tam podpłynąć do niego jest bardzo trudno. Trzeba wykonywać dalekie rzuty. A dalekie rzuty w miejscach bardzo zarośniętych często kończą się zahaczaniem roślin. Dlatego jest bardzo, bardzo trudno złowić dużego okonia. Tak, to jest mankament. Mimo, że jest dużo. Wykonujesz daleki rzut, starasz się ładnie prowadzić, a tu bach, roślinka i w zasadzie od początku cała zabawa. No wiesz, to cała sztuka polega, cała finezja połowu w tym jeziorze właśnie na tym polega. Wydaje mi się, że jest sposób na to. To znaczy, po pierwsze, trzeba mieć bardzo delikatne zestawy. To znaczy, spinery bardzo lekkie. Długie, ponieważ trzeba daleko rzucić. Raczej o akcji takiej szczytowej, bardzo miękkie. Jigowe kije są bardzo dobre tutaj.
Czyli uważasz, że duszczyki, tak? Z uwagi na płytką wodę trzeba przynętę prowadzić wyżej, tak? Trzeba przynętę prowadzić wysoko, także ja często łowię w ten sposób, że kij trzymam wysoko, podniesiony. Mhm. Żeby nawet trochę cięższa przynęta szła mi pod powierzchnią wody. Właśnie mhm. w momencie, gdy ryba na płytkiej wodzie żeruje. Ja tak sądzę będzie mhm. właśnie teraz. Mhm. Trzeba cienką żyłkę mieć oczywiście, która umożliwia dalsze rzuty. To nie tylko z wiatrem, wiadomo, bo może się trafić taki kierunek wiatru, który nam nie będzie odpowiadał. Trzeba będzie rzucać pod wiatr albo w poprzek, więc trzeba mimo to daleko rzucić. Mhm. Wiadomo, duży szczupak jest tak samo płochliwy jak i okoń. Mały taki mhm. do kilograma, to można go podejść na parę metrów, nie ma. Natomiast duży jest płochliwy i mhm. trzeba go sięgać z daleka. W związku z tym długie rzuty dotyczą i szczupaków, i okoni. Myślę, że ryba w ogóle będzie szczególnie płytko, bo jest okres wiosenny. Drobnica się trzyma blisko brzegu. Mhm. Co, komary tak tną, no, że musimy chyba już iść do leśniczówki, aby tak jutro szczupaki gryzły. Pora na spoczynek. Jutro trzeba solidnie przygotować się do łowienia. Przed wypłynięciem na wodę trzeba zmontować zestawy spinningowe. Warto to zrobić spokojnie, jeszcze na brzegu, aby potem efektywnie wykorzystać okresy żerowania ryb. Obowiązuje zasada doboru zestawu do wielkości i rodzaju przynęty, a nie do gatunku poławianych ryb. Do łowienia małymi i lekkimi przynętami doskonale nadaje się wędzisko z serii Twin Carbo Spin o ciężarze rzutowym do 15 gramów oraz lekki kołowrotek Quick Finessa Spin L z mocną żyłką o średnicy od 0,14 do 0,18 mm. Do przynęt cięższych, kilkunastogramowych, odpowiednie będzie wędzisko nieco sztywniejsze, na przykład z serii Airline Spin o ciężarze rzutowym do 30 gramów oraz kołowrotek średniej wielkości, na przykład Quick 2002 lub Quick Finessa Spin M. Wyjątkiem będą połowy okazów suma i szczupaka, przy których stosuje się sprzęt znacznie mocniejszy, taki jak wędzisko Twin Carbo Pike oraz kołowrotek Quick Finessa Pike. Dziękuję. Mocowanie kołowrotka. Nawinięta nieomal do samej krawędzi szpuli cienka żyłka umożliwi wykonywanie długich rzutów lekką przynętą. Prawidłowe zmontowanie zestawu ma także istotny wpływ na długość i celność rzutów. Przelotki muszą być ustawione w jednej linii, tak aby nie hamowały swobodnego wysuwania się żyłki. Przelotki są bardzo ważnym elementem zestawu spinningowego. Muszą być gładkie, bez pęknięć i rowków. Zużyte przelotki mogą spowodować zniszczenie żyłki w czasie zaledwie jednego łowienia. Najbardziej wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne jest przelotka szczytowa. Dlatego właśnie na nią trzeba zwrócić największą uwagę. Aby uniknąć przecięcia żyłki ostrymi jak brzytwa zębami szczupaka, konieczne jest zastosowanie przyponu kewlarowego, łączonego z żyłką za pośrednictwem krętlika. Przypon kewlarowy zakończony jest agrafką, do której doczepia się przynętę. Kewlar można wiązać tak samo jak zwykłą żyłkę, stosując typowe węzły.
Nie jest łatwo zdecydować się, na jaką przynętę rozpocząć łowienie. Wstępny dobór jest czysto intuicyjny. Właściwą, skuteczną w danych warunkach przynętę można określić dopiero na łowisku. Dokładne naostrzenie grotów kotwiczki przed łowieniem ma duży wpływ na skuteczność zacięć i zapobiega wyhaczaniu się ryb w czasie holu. Kotwiczki i haki tępią się w czasie łowienia. Czynność tę trzeba więc odpowiednio często powtarzać. Jacek i Robert montują kolejne zestawy spinningowe. Z zasady zestawy montuje się dopiero nad wodą, bezpośrednio przed łowieniem. Niektórzy wędkarze montują zestawy wcześniej, w domu i gotowe przewożą nad wodę. Nie jest to zbyt wygodne. Poza tym grozi uszkodzeniem nieosłoniętych, delikatnych części zestawu, takich jak żyłka czy szczytówka wędziska. Różnorodność przygotowanych przynęt daje możliwość dopasowania się do zmiennych warunków połowu. Obejrzyjmy zawartość pudełek. Małe błystki obrotowe o numerach 0 i 1. Główki do twisterów o różnych wielkościach i ciężarach. Twistery w różnych barwach. Woblery z szerokimi sterami głębokości. Cykady. Gumowe żabki. Małe i duże rippery. Perłowe twistery z długimi ogonami. Warto mieć także w pudełku zapas żyłek wysokiej jakości o różnych średnicach. Przygotowany przez Jacka zestaw złożony z wędziska Fighter Spin M i lekkiego kołowrotka Quick Camaro z żyłką 0,16 doskonale nadaje się do łowienia twisterami. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób należy uzbrajać twister. W prawidłowo uzbrojonym twisterze łuk kolankowy haka znajduje się u nasady ogonka i jest niemal całkowicie odsłonięty. Przy połowie okoni i wzdręg dobrze jest wiązać małe błystki bezpośrednio do żyłki, bez agrawki. Dobrymi łowiskami okoni są w maju płytkie porośnięte roślinnością wodną zatoki. W ich nagrzanej wodzie gromadzi się na rybek, podstawowy w tym okresie pokarm okonia. Podwodne łąki są miejscem żerowania ryb drapieżnych nawet wtedy, gdy głębokość wody nie przekracza pół metra. W poszukiwaniu pokarmu okonie penetrują duże obszary płycizn.
Można je łowić zarówno wśród roślinności wynurzonej, jak i na otwartej wodzie. Do łowienia okoni w płytkich łowiskach stosuje się małe, lekkie błystki obrotowe, miniaturowe wahadłówki, twistery od 3 do 7 cm długości, małe rippery i woblery. Wiosenne łowiska szczupaków są podobne do łowisk okoniowych. Szczupaki także wykazują w tym okresie dużą ruchliwość, penetrując płytkie, zarośnięte rejony jeziora. Przebywają także w pobliżu trzcinowisk, na granicy otwartej wody, szczególnie w rejonach płytkich, podwodnych łąk. Oto kilka przykładów spinningowych przynęt na szczupaki. Zestawy spinningowe są już gotowe. Czas wypłynąć na jezioro. Przed włożeniem sprzętu trzeba przygotować łódź do wypłynięcia. Najpierw należy sprawdzić szczelność i ogólny stan techniczny łodzi. Warto przekonać się, czy dulki nie będą skrzypiały podczas wiosłowania, gdyż może to płoszyć ryby. Trzeba także przywiązać linki od balastów, aby nie robić tego na łowisku. Mała, dwuosobowa łódź wędkarska przystosowana do przewożenia na dachu samochodu osobowego nadaje się przede wszystkim do wędkowania na niewielkich jeziorach i starorzeczach. Wiosłowy napęd
pozwala na ciche podpłynięcie do płytkiego łowiska bez ryzyka spłoszenia ostrożnych ryb. Na łowisku trzeba zachowywać się cicho. Balast należy opuścić bezgłośnie, a wiosła ułożyć w łodzi bez stukania o burty. Hałas płoszy ryby. Łódź w czasie łowienia powinna być zakotwiczona. Przy spinningowaniu z łodzi dryfującej trudno precyzyjnie poprowadzić przynętę, szczególnie przy wietrznej pogodzie. Jacek i Robert wybrali stanowisko nad bardzo płytką podwodną łąką. Łowią małymi, lekkimi obrotówkami, prowadząc je średnim tempem tuż pod powierzchnią wody. Pierwsze rzuty, które na nowym miejscu często owocują braniem, tym razem nie przynoszą efektu. Błystki co pewien czas zaczepiają o podwodne rośliny. Ponieważ nie ma brań, pora zmienić łowisko. W tym miejscu jest nieco głębiej. Jednak charakter dna pozostał ten sam. Jacek zmienił lekką obrotówkę na nieco cięższy biały twister i powoli prowadzi go nad dywanem roślin. Pierwsze branie przy samej łodzi. Ryba walczy energicznie, ale nie jest duża. To szczupak. Wyjęcie szczupaka z wody ręką jest łatwe, jeśli odpowiednio skrócimy żyłkę pomiędzy szczytówką a rybą. Pozostaje jeszcze delikatne odhaczenie i sprawdzenie wymiaru. Niewymiarowy szczupak trafia z powrotem do wody. Robert także ma branie. Trafność doboru łowiska potwierdzają zwykle pierwsze rzuty. Następny mały szczupak. Bez mierzenia widać, że nie jest wymiarowy, więc Robert delikatnie wpuszcza go do wody. Trzy niewymiarowe ryby w tak krótkim czasie to sygnał dobrego żerowania szczupaka. Warto poświęcić temu miejscu nieco więcej czasu, wachlarzowato obławiając cały rejon dookoła łodzi.
Wiosnę widać na całym jeziorze. Para perkozów dwuczubych założyła gniazdo wśród świeżych, zielonych pędów trzciny. Zdecydowane branie szczupaka. Ryba stawia wyraźny opór. Wreszcie coś większego. Piękna walka. Gwałtowną ucieczkę szczupaka amortyzuje doskonała elastyczność wędziska oraz prawidłowo wyregulowany hamulec kołowrotka. Mimo skoków ponad powierzchnię wody, szczupak jest ciągle na wędce. Dzięki miękkiej szczytówce wędziska, żyłka ani na chwilę nie została poluzowana. Okazały szczupak. Skoki i długa walka świadczą o bardzo dobrej kondycji ryby. Brania na łowisku ustały, wędkarze postanowili popłynąć w rejon nawietrznej strony płytkiej zatoki. W płytkich łowiskach znacznie łatwiej jest podejść szczupaka, gdy powierzchnia wody jest mocno sfalowana. Fale uniemożliwiają rybie rozpoznanie obiektów znajdujących się nad powierzchnią wody, a także znacznie ograniczają możliwość odróżnienia przez nią sztucznej przynęty od naturalnego pokarmu. W dobrym miejscu na rybę nie trzeba długo czekać. Jacek ma branie już w pierwszym rzucie. Aby w pełni wykorzystać elastyczność wędziska w czasie holu, należy ustawić je prostopadle do napiętej przez walczącą rybę żyłki.
Krótki hol zakończony pewnym lądowaniem ryby ręką. Szczupaka należy chwytać za kark, tuż za pokrywami skrzelowymi. Trzeba bardzo uważać, aby palce wędkarza nie dostały się pod pokrywy skrzelowe lub do pyska ryby, gdyż grozi to poważnym skaleczeniem dłoni. Krótkie i szybkie, jakby nerwowe drgania szczytówki wędziska Roberta. To na pewno nie szczupak. Przy szczupaku szczytówka ugina się znacznie mocniej i bardziej płynnie. Okoń. Wziął na małą srebrną wirówkę. Słońce, wiatr i duża fala to dobra pogoda do połowu tego drapieżnika. Okoń pływa stadami. Jeśli złowi się jednego na łowisku, jest duża szansa, że będą następne. Wygląda na to, że na łowisku pojawiły się okonie. Jacek zdejmuje z agrafki dużą obrotówkę i zamienia ją na małego okoniowego FZ-a ze srebrnym skrzydełkiem w czerwone paski. Trafnie dobrana przynęta i szybki efekt w postaci brania kolejnego okonia. Tym razem na wolno prowadzoną okoniową obrotówkę wzięła większa ryba. Jacek holuje techniką pompowania wędziskiem. Charakterystycznym jest fakt, że szczupak w początkowej fazie holu nie stawia największego oporu. Prawdziwą walkę podejmuje najczęściej blisko łodzi.
jaką ma siłę. Wspaniale. Jestem cały mokry. Uważaj. Wyjątkowo waleczna ryba. Kolejny raz odpływa na widok wędkarza. Jacek musi wykazać cierpliwość, gdyż całkowicie widoczna z prawej strony pyska szczupaka mała obrotówka świadczy o bardzo płytkim zahaczeniu ryby. Każde mocniejsze jej przytrzymanie może zakończyć się wyhaczeniem i utratą zdobyczy. Udane lądowanie ręką. Szczupaka można wyjąć z wody dopiero wtedy, gdy jest zmęczony i nie wykazuje ochoty do walki. Do szybkiego i bezpiecznego wyhaczenia przynęty z pyska szczupaka niezbędny jest rozwieracz i szczypce wędkarskie. Robert postanawia wypróbować nową przynętę. Jest nią błystka obrotowa FZ Dekor. Ciekawe, czy sprawdzi się w tym łowisku. Dobrze wirujący przy wolnym prowadzeniu żółto-czerwony FZ Dekor sprowokował dużą rybę już przy pierwszym rzucie. W pobliżu łodzi szczupak gwałtownie ożywia się. Nurkuje, usiłując owinąć żyłkę wokół liny od balastu. Robert wychyla się, aby do tego nie dopuścić. Doholowany do łodzi szczupak nie zamierza skapitulować. Jest duży, więc Jacek decyduje się na rozłożenie podbieraka. Szczupak wszedł w zielsko. Robert próbuje wypłoszyć go stamtąd, stukając w wędzisko. Udało się. Znów mało brakowało, aby ryba dotarła do liny od balastu. Tym razem na przeszkodzie stanął gwałtownie przesunięty przez Jacka podbierak, który wypłoszył szczupaka z niebezpiecznego rejonu.
lecisz? Nieźle, dziękuję ci. No, wspaniałe. Pośpiech jest złym doradcą. Niedokładnie rozłożony podbierak mógł spowodować utratę ryby. Na szczęście do tego nie doszło. Nad jeziorem pojawił się jeszcze jeden łowca. W okolicy trzcinowiska nad płycizną krąży, wypatrując zdobyczy, drapieżny błotniak stawowy. Piękny samiec w całej okazałości. W dobrym miejscu można złowić nawet kilka szczupaków pod rząd. Robert dobrał skuteczną przynętę oraz odpowiednią technikę jej prowadzenia i właśnie holuje następną rybę. Za wcześnie jeszcze na podbierak. Majowe szczupaki wykazują dużą waleczność. Po wczesnowiosennym tarle nabrały już sił i niełatwo podholować je od razu do łodzi. Ten odznacza się wyjątkowo dobrą kondycją. Jest jeszcze daleko od łodzi. Trzeba go holować powoli. Najlepiej techniką pompowania, to znaczy podnoszenia wędziska i jego opuszczania z jednoczesnym zwijaniem żyłki. Zbyt ostry hol może doprowadzić do utraty ryby. Wędkarz musi wykazać sporo opanowania i cierpliwości, starać się pohamować emocje, aby doprowadzić rybę do podbieraka.
Kolejne udane lądowanie szczupaka po długim holu. Odpowiednio długi hol pozwala na zmęczenie ryby i skuteczne jej podebranie. W czasie lądowania dużych ryb podbierak powinien być cały zanurzony w wodzie. Rybę należy naprowadzić wędziskiem na nieruchomy podbierak. Wszelkie próby gonienia jej podbierakiem mogą wywołać gwałtowną ucieczkę i wyhaczenie lub nawet zerwanie. Wiatr wieje coraz mocniej, ale zupełnie nie przeszkadza to żerującym rybom. Zacięcie po gwałtownym braniu. Ryba nie stawia jednak zbyt dużego oporu. To wzdręga. Branie wzdręgi w południe na dużej fali jest sporą niespodzianką. Wzdręga najlepiej bierze późnym wieczorem, przy bezwiecznej pogodzie, choć jak widać nie tylko. Łowienie płochliwych wzdręg na spinning jest trudne i wymaga finezyjnego sprzętu. Jako przynęty stosuje się maleńkie obrotówki o nienagannie wirującym skrzydełku, prowadzone pod samą powierzchnią wody. Następny rzut i branie podobne do poprzedniego. Kolejna wzdręga. Chyba na łowisku znajduje się całe ich stado. Brania są zdecydowane, choć wzdręga nie jest przecież typowym drapieżnikiem. Ryby żerują nieźle, więc jest okazja do sprawdzenia następnej, nowej przynęty. Robert zakłada obrotówkę FZ typu long. Seria krótkich trąceń i wędzisko Jacka wygina się w łuk. To szczupak. Często zdarza się, że szczupak płynie za przynętą, trącając ją zamkniętym pyskiem. Najlepiej nie zmieniać wtedy tempa prowadzenia przynęty. Zacięcie można wykonać dopiero wtedy, gdy nastąpi wyraźne wygięcie szczytówki wędziska.
nawet w najlepszych miejscach brania po pewnym czasie ustają. Trzeba poszukać nowego miejsca. Jeżeli roślinność i głębokość wody będzie podobna jak w poprzednim łowisku, brania murowane. Przy spinningowaniu łódź kotwiczy się zwykle na jednym balaście. Gdy jednak wieje silny wiatr i powierzchnia wody jest mocno sfalowana, do zachowania odpowiedniej stabilności łodzi potrzebne są dwa balasty. Mimo wysoko uniesionego wędziska, przynęta zahacza o kępę włócznika. To dobry znak. Poprzednie łowisko także było płytkie i zarośnięte. Pierwsza ryba na nowym łowisku. Mały żarłoczny okoń. Duża, lekka obrotówka z długim czerwonym wabikiem na kotwiczce to dobra szczupakowa przynęta na mocno sfalowaną, płytką wodę. Dowodem jest mocno wygięte wędzisko Roberta. Po braniu u Roberta, Jacek błyskawicznie przerywa spinningowanie, aby nie przeszkadzać w holu ryby. W czasie holu ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie jest opanowanie wędkarza. Obowiązuje zasada: im większa ryba, tym później należy ją oglądać. Gwałtowne szarpnięcia ryby Robert odparowuje elastycznym wędziskiem. Cienka żyłka 0,18 nie pozwala na forsowny hol. Na widok podwieraka szczupak rzuca się do panicznej ucieczki, ale nie na wiele to mu się zdaje. Naprowadzony na podbierak po chwili jest w siatce. Wiatr nieco osłabł. Jacek i Robert postanowili popłynąć na środek jeziora w okolice znanej sobie górki podwodnej. Porośnięte gęstą roślinnością stoki górek podwodnych są na wiosnę doskonałym łowiskiem dużych okoni, szczególnie wtedy, gdy głębokość wody nad górką nie przekracza 1,5 metra. Spinningując na górce podwodnej, warto dokładnie obłowić jej stoki, prowadząc przynętę tuż nad dywanem roślin. Doskonałą okoniową przynętą jest świetnie imitujący małą rybkę przezroczysty brokatowy twister.
Jest, przy samej łodzi uderzył. Branie ryby przy samej łodzi to częsty przypadek przy łowieniu na górce. Teraz trzeba tylko uważać, aby nurkujący pod łódź okoń nie zaplątał się w linę od balastu. Można temu zapobiec, wkładając szczytówkę wędziska do wody. Wspaniały, gruby okoń. Po braniu takiej ryby z twistera pozostaje czasem tylko pusty hak. Zaciągnę, żeby nie wyskoczył. Podwodna górka jest miejscem, w którym można złowić w krótkim czasie nawet kilka grubych okoni. Właśnie było branie i następnego dorodnego garbusa holuje Robert. Weźmie go ręką? Spróbuję. Lądowanie dużego okonia ręką wymaga pewnej wprawy. Przy nieostrożnym chwycie ostre jak igły promienie płetwy grzbietowej mogą boleśnie pochłuć dłoń wędkarza. Jedna z najładniejszych ryb naszych wód w całej swojej krasie. Gwałtowne branie i mocny opór. Po chwili jednak ryba słabnie i wychodzi do powierzchni wody. To kolejna niespodzianka. Leszcz. Ryba, która nieczęsto bierze na spinning. Leszcz jest rybą spokojnego żeru. Wiosną jednak staje się agresywny i niekiedy atakuje małe, bardzo wolno prowadzone obrotówki lub twistery. W środku lata lub jesienią zdarza się, że duże leszcze biorą na prowadzony przy samym dnie, przypominający rosówkę, brązowy twister. Zbliża się wieczór. Obaj wędkarze, zmęczeni, wracają z połowu. Dzień był bardzo udany. Dzięki dobremu żerowaniu szczupaka na mocno sfalowanej wodzie udało się przetestować kilka nowych typów przynęt. Bardzo skuteczne okazały się małe i średnie obrotówki FZ. Szczupaki brały także na duże, lekkie twistery prowadzone pod samą powierzchnią płytkiej wody. Taktyka łowienia ustalona poprzedniego dnia okazała się trafna i przyniosła efekt w postaci wielu brań. Piękny szczupak. Najcenniejsze trofeum dzisiejszego dnia. Pozostało jeszcze spakowanie sprzętu w taki sposób, aby był w pełni przygotowany do jutrzejszego łowienia.
Obfity połów okazałych ryb świadczy nie tylko o atrakcyjności łowiska i właściwej taktyce połowu, ale także potwierdza wysoką jakość wędzisk i kołowrotków, wytrzymałość cienkich żyłek oraz łowność użytych przynęt. Następnego dnia Jacek i Robert postanowili zapolować na dużą rybę. Łowienie dużych ryb wymaga specjalnych przygotowań, odmiennych od tych, jakie czynimy przed zwykłą wyprawą spinningową. Sprzęt musi być mocny. Atak kilkunastokilogramowej ryby może wytrzymać wędzisko o ciężarze wyrzutu do 80 gramów, uzbrojone w mocny i niezawodny kołowrotek z precyzyjnym hamulcem i żyłką od 0,25 do 0,30 mm. Z zasady stosuje się duże rozmiary przynęt, ripperów, twisterów, wahadłówek, obrotówek i woblerów. Wybór łowiska i pory nie był przypadkowy. Poprzedniego dnia wieczorem, w tym właśnie rejonie, wędkarze zaobserwowali spławy dużego drapieżnika. Przynęty poszły w ruch. Łowisko jest płytkie. Żeby więc poprowadzić dużą przynętę nad dywanem roślin, wędzisko musi być uniesione w górę. Prowadzenie przynęty trzeba rozpocząć zaraz po jej upadku na wodę. W przeciwnym razie ugrzęźnie w dywanie roślin. Zbyt bliskie podejście do łowiska może wypłoszyć ostrożną rybę. Lepiej więc wykonywać możliwie długie rzuty z daleka. Duży drapieżnik zaznaczył swą obecność na łowisku potężnym uderzeniem. Konieczna jest teraz pełna koncentracja. Branie może nastąpić w każdej chwili. Robert, mam. Słuchaj, to coś dużego. Stary, nie mogę ruszyć w ogóle. Ryba stawia potężny opór. Zapowiada się długa walka. Stary, no nie mogę ruszyć ryby w ogóle. Pompuj, spróbuj pompować. Czekaj, przykręcę hamulec, bo nie... Idzie, ale bardzo powoli. No nie mogę ruszyć, stary, stoi. Powoli. Zobacz tam, zobacz. O kurczę. Słuchaj, odłóż wędkę, bo za chwilę będzie... Dobra. Sądzisz, co to jest? Stary, to na szczupaka to nie wygląda. Szczupak by już odjechał ostrze. To się tak trzyma dna, a tam nie jest za głęboko. Słuchaj, pływa po samym dnie, po zielsku.
To spróbuj go powoli wypompować sam. No próbuję, ale wiesz, no żyła nie za grubo. To mi wygląda na suma. Jak sądzisz? Szczupak to musiał być jak... Ostrożnie. Aż mi tarkotka nie zdąży, cię odkręcę to. Jeszcze idzie, zobacz. Nie mogę go wziąć. Spróbuję jeszcze raz. Ale poszedł do mnie. Ładnie. Piękny. Wspaniały. Koniec wieńczy dzieło. Duży Sum jest wspaniałym ukoronowaniem dwudniowych połowów Jacka i Roberta. Sezon spinningowy dopiero się rozpoczął. Jacek i Robert na pewno przyjadą tutaj znowu, aby skorzystać z daru swojego jeziora obfitości.